jestem już na wolności. Oczywiście, jak się wszyscy dowiedzieli, to zaczęli mnie odwiedzać. Pamiętam, że młodzież też przyszła, zwłaszcza Sławek Skrzypek przychodził do mnie. Rozpoczęłam znów nawiązywać kontakt i z działaczami Solidarności, i z działaczami KPN-u. Nawet mieliśmy takie spotkanie KPN-u. To chyba wyjechaliśmy w Bieszczady i tam, bo ja też musiałam zobaczyć, co z tym gospodarstwem rolnym, które po śmierci brata odziedziczyłam. I mieliśmy na Połoninie Wetlińskiej takie spotkanie, z różnych stron wszyscy się schodzili. Odtwarzaliśmy struktury i KPN-u, i Solidarności, ale było ciężko, bo niektórzy ludzie pouciekali jak szczury z tonącego okrętu. Też była taka sytuacja. Skrzypek na pewno odbudowywał ten piąty, natomiast dowodzostwa to sobie prawa uzurpował Adam Słomka. I muszę powiedzieć, że bardzo nieładnie w stosunku do mnie się zachowywał, bo jeździł do Warszawy, szkalował mnie, powtarzał ubeckie różne plotki na mój temat. No, muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo ciężko nam było cokolwiek działać, jeśli chodzi o KPN. No i pewnego razu gazetkę zostałam zatkniętą w drzwi. Ja byłam w tym czasie w Warszawie i ta gazetka, wszyscy mogli chodzić i czytać. I tam było odwołanie mnie, Słomka mnie odwoływał, namaścił się na naczelnego wodza obszaru piątego i nie tylko. I nas, mnie i Józka Zajkowskiego odwołał. Ja jeszcze potem byłam w Barczewie u Romka Szeremetiewa, żeby przedstawić, jako kuzynka jego jechałam, zresztą ja byłam i kuzynką Ani Walentynowicz, jak ją w więzieniu w Lublińcu odwiedzałam, i kuzynką Romka Szeremetiewa. No i byłam w Barczewie, widziałam się z Romkiem. W pierwszym dniu to mnie zabrano z bramy więziennej i posadzono w areszcie w Olsztynie. Po 12 godzinach, no to po 24 godzinach mnie wypuszczono i kazano mi z powrotem wracać do Warszawy. No ale ja się nie dałam, z powrotem wróciłam pod bramę aresztu i powiedziałam, że skoro dostałam widzenie, to ja sobie życzę widzenia się z naczelnikiem więzienia i mam widzenie, wobec tego chciałabym skorzystać z tego i paczkę przekazać Romkowi. No i wtedy naczelnik nie miał dla mnie czasu, ale widziałam się z Romkiem, przedstawiłam sytuację, że jest bardzo trudna, że się z Majką nie możemy dogadać, że Słomka i jej zięć, pan Król, rządzą tym KPN-em. No i w takim razie no, nie widzę sensu jakiejś działalności, bo się nie będziemy ani kłócić, ani bić, a zwłaszcza szkalować jedni drugich. I my z Józkiem Zajkowskim się wycofaliśmy. Roman mi powiedział, żebyśmy poczekali do tego momentu, kiedy oni wyjdą, bo miała być amnestia, więc kiedy oni wyjdą i wtedy rozmówią się z Leszkiem, bo na razie no nie ma co między sobą walczyć, bo mamy innego wroga. I po wyjściu z więzienia Romek Szeremetiew wraz z żoną odwiedzili mnie w Bieszczadach, to był 84 rok, i powiedzieli, że ponieważ nie mogą dojść do porozumienia z Leszkiem, z Majką i z zięciem ich, to wobec tego wy, jako partia, Polska Partia Niepodległościowa, wycofujemy się z KPN-u, bo Konfederacja to był zbiór różnych ugrupowań, prawda? I wycofaliśmy się, także podpisaliśmy takie porozumienie. Tadek Stański, jeszcze świętej pamięci, Tadek Jędziszak Bożył, Romek Szeremetiew. Wycofaliśmy się i zostaliśmy w strukturach Polskiej Partii Niepodległościowej.
i prowadziliśmy działalność. Romek wydawał gazetkę i my w zasadzie tutaj na Śląsku ograniczyliśmy się, i ja, i Józek Zajkowski. On jeszcze się chyba wtedy ukrywał, ale on się ukrywał pod Warszawą, w Piasecznie, i w zasadzie to nasza działalność polegała na odtwarzaniu struktur, no i kolportażu pisma Polskiej Partii Niepodległościowej.